Dlaczego oni mnie podglądali? Podglądanie to jest takie ogólnoświatowa tendencja, zwłaszcza młodych mężczyzn, zaciekawionych płcią odmienną. Tak. Ja tutaj mieszkałam chyba do 5 roku życia. Wcześniej rodzice dostali mieszkanie w Warszawie i się tam po prostu urządzali. A ja zostałam z dziadkiem, moim kochanym dziadkiem, no i z resztą rodziny, która w międzyczasie zamieszkała tutaj. Także to były takie beztroskie lata, nie miałam żadnych obowiązków. Został tylko ten dom, który jest za mną i z którego byliśmy zawsze podglądani. Moja mama była podglądana, potem teraz ja jestem podglądana. Z pierwszego piętra jest bardzo dobry widok na całą moją posesję. Mama była podglądana, ale raczej szanowali to, że była sąsiedzi, że była mężatką, że miała dzieci i to było jej, że tak powiem, taką tarczą ochronną przed wścibskimi. W czasie wojny to być może, że nawet było to w stosunku do mojej mamy, to, że może dostaną jakiś okup od mamy, czy jak powiedzą, że widzieli, że pomaga Żydom, to może dostaną jakiś bochenek chleba. Nie zauważyłam nigdy podglądacza w całości. No kiedyś wracam późnym wieczorem, lato, gorąco, chcę skorzystać z ubikacji w ogrodzie. No i patrzę, obok ubikacji jest krzak, który ma trampki. Więc zrezygnowałam z tego zamiaru. I po prostu bojąc się, żeby on ze strachu mi krzywdy nie zrobił, uciekłam z tego miejsca, gdzie te trampki zobaczyłam. Tutaj ta woda w wannie na zewnątrz była przez cały dzień nasłoneczniona. I to zupełnie inny charakter był, po prostu czuło się na skórze powiew wiatru, czego w mieszkaniu się nie odczuje. I ta świadomość, że to jest woda, której się słońce przez cały dzień prażyło, właściwie podgrzewało tą wodę, to była wielka przyjemność. Ja sobie zorganizowałam tą swoją nagość w ten sposób, że no miałam pod ręką te osłonki i czy to przed komarami się przecież też trzeba okrywać ręcznikiem kąpielowym, czy przed tymi kąsającymi spojrzeniami podglądaczy zmieniają się, no oni też jakoś szybko umierają. Już tu paru się, że tak powiem, pożegnało z tym światem. Oczywiście ich żony wcześniej się pożegnały z tym światem, więc to, że przychodzą na przykład i pytają, no jak żyjesz, Karolinka? No to znaczy, że nie ma z kim pogadać, bo żona właśnie pochowana została. Być może, że to się łączy z jakimś fantazjowaniem na mój temat i te fantazje się nie spełniają w momencie, kiedy ja coś powiem, czy zaczniemy rozmawiać. Że właśnie ten element zachowania dystansu zapewnia pewien taki, taką tajemniczość, która jest interesująca. Sama w sobie pozwala samemu snuć sobie wyobrażenia i marzenia. Wydaje mi się, że każda samotna kobieta jest atrakcyjna dla mężczyzn. No to jest chyba naturalne. Natomiast jak się zachować, jeśli to przekracza pewne granice, to raczej sugerowałabym takim paniom, żeby zawiadomiły o tym dzielnicowego, który lepiej zna sąsiadów. Podglądanie jest wszędzie na świecie i u nas w Polsce również. Pod pretekstem podglądania mnie jako kobiety mogą być również obserwatorzy, którzy w czasie okupacji szukali osób, które pomagają Żydom, albo mogli to być obserwatorzy udający podglądaczy, którzy szukali miejsca do dokonania przestępstwa, włamania, ukradzenia, nawet jakiegoś tam złomu z działki. Podglądanie raczej mi zapewniało poczucie bezpieczeństwa, że jest ktoś, kto nade mną czuwa w pewnym sensie.
czy ja wyrażę gotowość bliższego poznania, czy zacznę wołać kici kici, udając, że nie zauważyłam podglądacza, no to dla mnie to było raczej chyba takie zapewniające bezpieczeństwo.